Klaudiusz Jania, kapelmistrz i dyrygent koncertowej orkiestry The Tape Power of Winds przed radiosesją w Radiu Katowice. Dziś zabrzmi tu muzyka filmowa, to prawda? Tak, dzisiaj gościmy tutaj w sali koncertowej im. Jerzego Haralda w Polskim Radio Katowice właśnie z repertuarem muzyki filmowej. Będzie to repertuar z filmów dawnych, z filmów polskich, ale także z filmów nowych, a także z bajek. I tych filmów tak naprawdę chyba najbardziej kultowych i najbardziej kasowych, tych, które się wyprzedawały na pniu, bo słyszałam Star Wars na przykład. To znaczy się, my też może nie, to akurat jest przypadek, że to rzeczywiście się sprzedało na pniu, ale my dobraliśmy bardziej te filmy po muzyce, po jakości tej muzyki, czyli ta muzyka, żeby była wartościowa, żeby była moim zdaniem efektowna. I żeby też pokazać tutaj orkiestrę dętą, nie jako orkiestrę dętą taką typową, grającą folklor śląski, choć taki też gramy, ale taki, że ta orkiestra dęta może grać i wykonywać z powodzeniem równie dobrze, tak jak orkiestry symfoniczne, muzykę filmową. No właśnie, jak się aranżuje muzykę filmową dla orkiestry dęty? Specyficznie, jest to specyficzny sposób aranżacji. Niestety odpada nam bardzo duży aparat muzyczny, który mamy w orkiestrach symfonicznych, a mianowicie sekcja smyczków, która wypełnia i ubogaca, niezmiernie ubogaca orkiestrę symfoniczną. Tutaj tej sekcji nie mamy. Musimy przenieść tą sekcję i powierzyć ją innym instrumentom dętym. No jest to specyficzny sposób aranżowania, więc no nie jest to prosta dziedzina sztuki, no ale ja już tym param się parę lat i myślę, że to dzisiaj słuchacze zobaczą, co z tego wyszło. Miejmy taką nadzieję, kawałek wyzwania przed wami i tak na zakończenie, pana ulubiony utwór muzyki filmowej. No i ja w ogóle kocham Johna Williamsa. John Williams to jest piękna muzyka, piękny kompozytor, wspaniały. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wykonać muzykę filmową Franza Waxmana. Franz Waxman to jest Ślązak, który zdobył Oscara na Ślązaku. Wzorowali się późniejsi kompozytorzy muzyki filmowej. Zresztą ta muzyka jest bardzo barwna i zachęcam też do zapoznania się właśnie z twórczością naszego śląskiego Franza Waxmana. No i zachęcamy do oglądania radiosesji. No oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że fani muzyki filmowej, ale nie tylko, w ogóle fani orkiestr dętych będą dzisiaj usatysfakcjonowani. Radio Katowice.